Szanowni Państwo, chciałbym Państwu przekazać informację dotyczącą naszych dalszych działań. Dzisiaj ta ostatnia chyba albo przedostatnia blokada w Polsce za chwilę zostanie rozwiązana. Wczoraj pokazaliśmy swoją determinację w całej Polsce. Ta mapa, która została pokazana, ona rzeczywiście była zgodna ze stanem faktycznym. W wielu miejscach dochodziło do różnych sesji, ale to świadczy o tym, że rolnicy są naprawdę bardzo zdeterminowani. W tej chwili jesteśmy na łączach z Michałem Kołodziejczakiem, szefem Agrounii. Najprawdopodobniej, być może jutro, ale najprawdopodobniej w poniedziałek dojdzie do spotkania. Chcemy zawrzeć takie porozumienie między OPZZ-em i Agrounią o dalszej współpracy, żeby pokazać, że jesteśmy razem, że się nie dzielimy i w poniedziałek wydamy wspólne oświadczenie dotyczące dalszych działań. Na pewno nie ma takiej możliwości, żeby rolnicy na tym etapie odpuścili. Wiecie Państwo, że postulaty nie są takie trudne, są tylko dwa: odrzucenie piątki Kaczyńskiego i powołanie ministra rolnictwa, bo jak powtarzam, to już jak powraca tak bumerang, gdzie zawsze powtarzam, że Polska nie ma ministra rolnictwa. Ten minister jest niezaakceptowany przez rolników i nigdy zaakceptowany nie będzie, więc uważamy go za takiego administratora bardziej niż ministra rolnictwa. I tylko te dwa postulaty na dzień dzisiejszy. Oczywiście zgłoszenie zrobiliśmy do pana premiera, do pana prezydenta. Chcemy się spotkać jako sztab kryzysowy, sztab protestacyjny. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu dostaniemy takie zaproszenie, przynajmniej mamy informacje z kancelarii prezydenta, bo tutaj bardzo liczymy na weto prezydenta w przypadku, gdyby ta ustawa została przyjęta. No ale również cały czas jest ta propozycja spotkania z premierem po to, żebyśmy mogli osiągnąć wspólny język, wspólny cel, tak żeby rolnicy nie musieli kolejnej zimy spędzać na ulicach. Jeszcze powiedz, że masz żony do domu. Powiedz, niech rządzą siebie. Czy są jakieś pytania jeszcze? I najprawdopodobniej będą dalsze protesty, tak? To nie najprawdopodobniej, tylko na pewno będą, dlatego że my nie możemy na tym etapie odpuścić. Tak jak powiedziałem wcześniej, determinacja rolników jest tak ogromna, że no zresztą wczoraj to było widać, że w całej Polsce rolnicy wyjechali i nie wszędzie nawet dotarliśmy my jako związkowcy, rolnicy spontanicznie się organizują. Również te wizyty u posłów, senatorów, obornik, gnojowica, banery, tudzież w Siecach wieniec z napisem ostatnia droga PiSu, ostatnie pożegnanie PiSu, więc te akcje spontaniczne, one i tak się będą odbywały, ale taka zmasowana kolejna ogólnopolska będzie ogłoszona w poniedziałek. No zrozumiecie Państwo, że ten COVID i te obostrzenia dotyczące 10 w czerwonej i 25 w żółtej strefie, to zostało zrobione pod rolników. To jest niezgodne z ustawą, bo ustawa dzisiaj wyraźnie mówi 150 w strefie żółtej i 75 w strefie czerwonej. No ale już mamy tak jak mamy i w tym momencie musimy się zastanowić, żeby nie narażać ludzi na niebezpieczeństwo, żeby zachować wszystkie obostrzenia covidowe, ale jednocześnie, żeby tak utrudnić rządzącym, że tak powiem, życie, żeby oni zrozumieli w końcu, że polscy rolnicy nie odpuszczą. No, źle też trafili oni, że trafili, no bo gdyby to zrobiono latem, trudno by było. Ale teraz zima, mamy czas, także będziemy walczyć o swoje prawa nieustępliwie. My ze swej strony, drodzy Państwo, chcielibyśmy tu razem z Adamem za tę noc, za to wszystko, co się tu działo, kochanym rolnikom podziękować. To była wspaniała możliwość współpracy i pokazania, że w zgodzie i władzie można. Szczególnie wielkie podziękowania tutaj dla naszych samorządowców, którzy dzisiaj też nas wspierają i tu może później kilka słów powiedzą. W szczególności dla Piotra Kazimierskiego, który wspomógł nas strażą w nocy, zabezpieczył nas, pana starosty, który w sposób... Nie będziemy tu wymieniać, bo może później ktoś się przyczepi, ale naprawdę z całego serca Wam dziękujemy. To dla nas daje siłę tego, że jeszcze coś można współpracować i coś osiągać. Łosicom kochanym dziękujemy za wczorajsze przybycie i tutaj pani starościna z Łosic jest naprawdę z całego serca. Teraz nam trzeba wielkiego wsparcia, naprawdę. A generalnie jesteśmy na Polskę, nie na Białorusię. Jesteśmy pod wrażeniem, w jaki sposób policja tak może zabezpieczyć. Pan komendant po prostu to jest przykład taki, który powinien być chyba na całe Polskę. Człowiek, który potrafi w normalny,
cywilizowany sposób traktować ludzi i to było piękne. Ta współpraca była coś pięknego. Tutaj samorządów informowaliśmy dość wiele. Przyjechali tutaj ci, co uważają pewnie, że należy nam się szacunek i za to im z serca też dziękujemy i mówimy wam szczerze, nie zapomniemy tego wybora. Takich ludzi nie zapomniemy po prostu. W tej chwili, drodzy państwo, jesteśmy zaszczuci, opuszczeni sami w sobie, ale nie poddamy się. Prosimy was o to w jedności siła. Też uwierzcie w to, że nie walczymy o byle co. My walczymy w tej chwili o nasze rodziny, o Polskę. Naprawdę. Niech wam nie wpierają tego, że to jest mała rzecz, to co chce zrobić Piątko Kaczyńskiego. To jest uderzenie po prostu w nas. Uderzenie, wbicie nam noża. COVID nas niszczy. W tej chwili mamy ceny poniżej opłacalności jakiejkolwiek. Nie możemy wyegzekwować żadnych cen. I jeszcze w tej chwili ta piątka po prostu jest skandalem, po prostu myślę, że świat to się chichocze z tego wszystkiego. Ale dzięki Bogu, że mamy jeszcze dobrych samorządowców, myślę, że tu kilka słów, żeby powiedzieli o tym, jak to widzą też. I będziemy ich prosić też o to, żeby w swoich gminach, w powiatach podejmowali stanowiska i wysyłali do prezydenta o to, żeby to wetował, odrzucił do Senatu. O to was bardzo prosimy też. Zróbcie wszystko, żeby nas ratować. Prosimy was. Bardzo prosimy teraz. Szanowni państwo, Rada Powiatu Łosickiego podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ze stanowiskiem wyrażającym zaniepokojenie i sprzeciw wobec zmian proponowanych w ustawie. My radni jesteśmy wybrani przez społeczeństwo. Społeczeństwo, które w większości są rolnikami. Rolnicy naszego powiatu prowadzą gospodarstwa rodzinne. Są to gospodarstwa wielopokoleniowe. Praca rolnika, tak jak już tu panowie mówiliście, zależy, sukces tej pracy zależy nie tylko od wkładu pracy, od czynników atmosferycznych. Zależy również od koniunktury rynkowej. I tak jak mówiliście, zależy od zmian w ustawie. Rolnik, tak jak przedsiębiorca, planuje, inwestuje, bierze kredyty i chce spokojnego jutra. Rolnik jest hodowcą i na pewno mu zależy, żeby zwierzęta miały się dobrze i były w dobrostanie. Więc my, jako radni, bardzo prosimy pana prezydenta, aby stanął za rolnikami. No i właśnie, tak jak panowie mówili, żeby ustawa została zawetowana. Także dziękuję. Bardzo dziękujemy, naprawdę. Dziękujemy. Bardzo proszę, panie doktorze. Brawo. Takich ludzi nam trzeba właśnie. Pozwólcie państwo, zdejmę maseczkę, będzie mi troszeczkę wygodniej mówić. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, ja na tej drodze jestem już 5 lat chyba. Któryś raz z kolei, ile to już razy, to już nie pamiętam. Muszę państwu powiedzieć, że jadąc dzisiaj, jechałem tutaj z wielkim bólem serca, bo przykro jest patrzeć na to, jak dzisiaj rolnicy muszą walczyć o swoje prawa właśnie w taki sposób. Przecież ci ludzie mają swoje gospodarstwa. Oni naprawdę mają co robić. Oni ten czas powinni spędzać w swoich gospodarstwach, wykonując to, co naprawdę potrafią najlepiej. Ale niestety sytuacja zmusza ich do tego, że muszą wychodzić na drogi i walczyć o swoje prawa. Najbardziej boli mnie, proszę państwa, to, że jeszcze rok temu na dożynkach powiatowych wielu posłów, tych posłów, którzy dzisiaj głosują za tą ustawą, chodziło między rolnikami, klepali ich po plecach, głosili piękne wystąpienia ze sceny, mówili, jak to kochają rolników, jak kochają polską wieś, po czym podejmują, uważam, zbrodniczą ustawę. Ustawę, która jest szkodliwa przede wszystkim dla polskiego rolnictwa, ale jest szkodliwa dla całej Polski. Ja już wielokrotnie mówiłem, proszę państwa, i to na temat uboju rytualnego, jak również na temat hodowli zwierząt futerkowych. Proszę państwa, my jesteśmy drugim hodowcą w Europie po Danii. Jak można likwidować tak ogromny rynek? Przecież państwo wiecie, że świat nie znosi próżni.
jeżeli w Polsce zlikwidujemy choćby hodowlę zwierząt futerkowych, kto inny wejdzie w to miejsce? Przecież ludzie nie przestaną chodzić w skórzanych butach, nosić skórzanych pasków, czy nosić futra i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę dzisiaj trzeba podejść z dużą odpowiedzialnością do tego, co posłowie robią. Ludzie chyba nie zdają sobie do końca sprawy, jakie to będzie miało skutki finansowe dla rolników, jak również dla całej gospodarki. U nas ciągle pojawiają się nowe pomysły, damy rekompensaty, tylko kto w końcu będzie pracował na te rekompensaty? Proszę Państwa, te pieniądze nie spadają z nieba. Ktoś musi je fizycznie wypracowywać. Ja naprawdę dziękuję moim kolegom samorządowcom, którzy zawsze w sytuacjach trudnych są z rolnikami, wspierają rolników. To, na ile jest to możliwe, zawsze jesteśmy z Wami i będziemy z Wami. W najbliższym czasie Rada Powiatu również podejmie stosowne stanowisko w tej sprawie, które będzie przekazane dla Pana Prezydenta, dla Pana Premiera, jak również dla wszystkich parlamentarzystów z naszego okręgu wyborczego. Ja tutaj mam ogromną nadzieję, że Pan Prezydent zawetuje tą szkodliwą dla Polski ustawę, bo nie chcę dzisiaj nikogo oceniać personalnie, proszę Państwa, ale ta ustawa jest dowodem wielkiej nieodpowiedzialności za polskie rolnictwo i za polskich rolników. Dziękuję Państwu bardzo. Brawo. Bardzo prosimy, to jeszcze to bardzo prosimy samorządowców. Piotr Kazimierski, gmina Drelów. Przede wszystkim z wielkim podziwem, z szacunkiem i z podziękowaniem za determinację Adama, kolegi Izdebskiego. Czy Marka, który schorowany, ledwie żywy, stoi tutaj, chowa się za maską. A już wyzdrowiał. I za zarostem. Wyzdrowiał, bo zobaczył w nas wszystkich siłę, wielką determinację do tego, żeby walczyć nadal. My nie po raz pierwszy się spotykamy, pamiętacie protesty ASF, pamiętacie nasze, związane z ASF-em, nasze wyjazdy wspólne do Warszawy. Na pewno to coś pomogło i na pewno ten protest przyniesie efekty pod warunkiem, że będziemy zdeterminowani. Ja tutaj tak stoję, patrzę, szukam swoich kolegów, wójtów. Na pewno niektórzy się na mnie obruszą i kilka telefonów dzisiaj niemiłych otrzymam, ale co mi tam. Tutaj powinniście być, koledzy wójtowie, i to w ilości nie tych kilku wójtów z okolicznych miejscowości, tylko wszyscy. Wszyscy samorządowcy, bo was rolnicy wybierali i od was oczekują wsparcia dla tych tutaj rolników protestujących. To się wszystko tak rozmywa, a to SF, a to COVID, a to inne zagrożenia. Wciąż mamy coś, co odciąga nas od rzeczy najistotniejszej, od obowiązku bronienia polskich rolników i ich interesów. Oni nie chcą żyć w ogromnych luksusach, oni chcą po prostu żyć godnie. Oni chcą doganiać Europę i mają do tego i umiejętności, i predyspozycje, i przede wszystkim pracowitość i oddanie im umiłowanie do tej ziemi i do tej ciężkiej pracy, którą ich przodkowie i oni wykonywali. Oni chcą tylko tego, żeby rządzący, czy z lewa, czy z prawa, czy z centrum, czy z lewicy, czy z prawicy, dla nich te warunki udostępnili. Im po prostu w zwykłym życiu, godnym życiu dla nich, dla swoich dzieci i wnuków nie przeszkadzali. I tego od nich oczekujemy. Oczekujemy tak właśnie od posłów tego, żeby pamiętali, o czym przed chwilą mówił pan starosta, co nam obiecywali 2 lata temu na dożynkach w Drelowie, czy 3. No co nam obiecywali? No. Obiecywali nam, że będą się za nami w stawie, a dziś ponad podziałami politycznymi zgodnie przyczyniają się do tego, żeby polskie rolnictwo upadało. Proszę raz jeszcze posłów i proszę raz jeszcze moich kolegów, wójtów i wszystkich samorządowców, ażebyśmy się włączyli i pomogli rolnikom. Tym rolnikom, którzy nas wybrali, którzy nam zaufali i którzy oczekują, że będziemy im pomagać. Nie tylko wtedy, gdy wszystko dzieje się dobrze, ale także również wtedy, gdzie trzeba wyjść na ulicę i stać i blokować życie, no ale trudno, takie jest życie, blokować transport, ale w inny sposób rolnicy po prostu nie będą mieli siły przebić. Dziękuję raz jeszcze tym, którzy to organizują, którzy dzielnie i mężnie, odważnie stoją tu na ulicy i w interesie nas wszystkich walczą o lepszą Polskę. Dziękuję bardzo. Brawo. Jeszcze mogę dodać, proszę Państwa, 360 posłów zagłosowało w Sejmie za ustawą. To jest nasz odzew, wspólnie. Tak samo z każdej opcji, z różnymi poglądami. Jeżeli chodzi o rolnictwo,
to łączymy się, bo to jest bardzo istotna sprawa, bezpieczeństwo żywnościowe dla każdego Polaka. Każdy jest konsumentem, każdy je chleb z masełkiem, pije mleczko, je jajeczka. To wszystko wyprodukowali rolnicy polscy. I bardzo dziękuję naszym rolnikom z powiatu łosickiego, pani starościnie, wójtom, którzy nas tutaj wspierają. Nieważna granica terytorialna, czy to jest powiat Łosice, czy to jest powiat Bialski. Cel jest jedny, ochrona polskiego rolnika, ochrona konsumenta, żeby jadł zdrowo, smacznie i zdrowo. Szanowni Państwo, ja się tylko króciutko dodam. Zaapeluję, my cały czas czekamy na odważnych posłów. Szczególnie tych, co nie popierali tą ustawę. Także zapraszamy, zawsze te mechanizmy demokracji, tak jak tutaj w przypadku tym, są dla nas ważne, także jesteśmy w stanie rozmawiać, także posłowie, nie bójcie się, bo my i tak z wami porozmawiamy, jak nie tu, to gdzieś tam przy biurach, no. Także, a tutaj przy policji zawsze fajniej porozmawiać. Bez sensu, no jesteście mężczyznami, podejmujecie decyzje życiowe, nasze życie stawiacie po prostu na ruinie, a boicie się po prostu spojrzeć nam w oczy i powiedzieć, dlaczego głosowaliście tak? Tylko powiedzcie to, dlaczego? Jak rozumiecie, może my nie rozumiemy czegoś tutaj. Ja wam mogę odpowiedzieć, dlaczego. Stary, ja bym zagłosował przeciwko, ale mnie zawieszą. Wyobraźcie sobie, tysiące ludzi, los kraju, a dla niego liczy się tylko, że go zawieszą. Dokładnie. Brawo, właśnie. Muszę państwu... Na zakończenie muszę państwu powiedzieć, że to, co robię, a robię to 20 lat, czyli wszystkie protesty, znacie mnie państwo od tylu lat, w 99 roku, pamiętacie te słynne wielkie protesty i odwiedzam wiele powiatów, gmin, gdzie są te protesty organizowane i muszę powiedzieć, że no dzisiaj jestem pod wielkim wrażeniem. Pierwszy raz w historii spotkałem się z tak dużym poparciem ze strony samorządu, niezależnie od tego, z której opcji państwo jesteście, ale to naprawdę jest bardzo piękne i zasługujecie na wielkie uznanie z naszej strony, bo tak jak powiedziałem, nigdy jeszcze w historii się z tym nie spotkałem, zresztą byliśmy tutaj u nas na Zdanach, mamy przecież dookoła wójtów, burmistrzów, mamy starostę, nikt do nas nie zawitał wczoraj poza jednym urzędnikiem, który stwierdził, że go wójt wysłał, żeby zorientować się, co tu się dzieje, a nikt do nas nie przyjechał, dlatego tym bardziej jestem mile zaskoczony, że takie wsparcie otrzymujemy. Wyobraźcie sobie państwo, bo ktoś mówi sobie, a co tam pismo napisze, nikt tego nie przeczyta. Nie przeczyta, ale 2,5 tysiąca gmin, 360 powiatów. Gdyby tak w jednym tygodniu te wszystkie stanowiska wpłynęły do prezydenta, do premiera, to robi wrażenie. To trzeba by było samochodami przywozić. Rozpieczętować to muszą, coś z tym zrobić muszą. To jest niesamowity odzew, który jest nam naprawdę bardzo potrzebny. Za 3 lata mamy wybory, a pamiętajcie, że my mamy jeszcze dobrą pamięć i rozliczymy. Rozliczymy tych, którzy głosowali przeciwko nam, ale i podziękujemy tym, którzy oddali głos w naszej obronie. Także państwu również, dziennikarzom, też chciałem serdecznie podziękować, że zawsze z nami jesteście. Z relacją różnie to bywa, no bo wiadomo, że te media, szczególnie publiczne, pierwszy raz również też z tym się spotkaliśmy, bo były protesty wiele, wiele razy i zawsze telewizja publiczna jakiś tam opór miała, ale ja byłem zapraszany do programów, była ta walka na argumenty, były transmisje, a teraz jest absolutny zakaz i jakby tego jeszcze było mało, to jeszcze straszą telewizję Polsat, TVN, że jak będzie pokazywała rolnicze protesty, to zabiorą reklamy ze spółek Skarbu Państwa i tak dalej. No to jest coś strasznego, co wydawałoby się w cywilizowanym świecie i w cywilizowanym kraju przede wszystkim nie powinno mieć miejsca. Także państwu również serdecznie dziękuję. Nie wspomnieliśmy tutaj o Ewie Szydłowskiej, która zawsze też jest z nami. Też zasługuje na podziękowanie, bo jako kobieta, ale zawsze jest na wszystkich spotkaniach, na protestach, czy nie bierze udział. Ewa, dziękuję. A tu dużo kobiet mamy, jeszcze pani Agatę tutaj. Dziękujemy za to, że nas wspieracie, że jesteście, bo to nam też dodaje siły. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, co by się nie wydarzyło, my z tej drogi nie zejdziemy. Ja zawsze będę robił to, co robię, to pokochałem i będę to robił, zawsze będę rolników bronił. No chyba, że podejmę decyzję, zrobię ze mną to, co z poprzednikiem, no to różnie to może być, bo już takie podchody mamy, więc przygotowany jestem na wszystko. Nie mamy nic do stracenia, ale bronić będziemy. Dziękuję bardzo. Pan wójt Broterowy. Mieliśmy dobrego przywódcę Andrzeja Le Pena, ale nie pozwolono mu żyć. Powiedział biskup, nie pamiętam jego nazwisko,
Odchodzisz, bo musisz odejść. Przeszkadzasz. Tak jest. Jeszcze się wyraził, ale już nie chcę, już tak za dużo powiedziałem. Andrzej Leper był. Pamiętam, przywieźliśmy jego tutaj na obwodnicy. Jak wejść na przyczepę, myśmy czekali w Zdanach 3 godziny na niego. Od Izdebskiego z nim przywieźli. Powiedział, kilka tysięcy było. Aż Rzeszowa kolumna. Pancerne wozy. Jeden uczył się za policjanta. Był z nami. Mówi, rolnicy byli naszykowani na nas. Powiedział z Międzyrzeca pochodzący, co na szkółce tam był. Tak, tak. To był przywódca Andrzej Leper. A przed wojną inna Polska była, żeby pozwolili żyć Sikorskiemu. A dzisiaj kto? Bohater? Ulica Piłsudskiego. Może ktoś historię skończył. Ja nie chcę mieszać, ja nie chcę upośledzać. Tam w górze ocenia, kto jest bohaterem. Dlaczego ci Andrzeju nie pozwolili żyć? Dlaczego ci nie pozwolili? Dlaczego rolnik jest potrzebny tylko do walki o niepodległość? Jak historia pisze, pamiętam, niedużym łebkiem byłem, ja z polskiego miałem dwoje albo jedynki, ale historię na dzień dzisiejszy lubię. Tak nie, lubię ją, bo mówię, to mam po prostu, jak inny powie, na tym wszystkim. Jak historia jest łamana, jak jest przekształcana. Jak dzisiaj IPN nawet, po tych wszystkich wystąpieniach, jak opisuje, to ja wam mówię, zresztą ludzie dokładnie, głowa się z przodu na tym odwraca. Teraz mamy takiego ministra, pozawczoraj powiedział, że on będzie rozmawiał, ale w gabinecie. No. W gabinecie. Niedawno taki bohater, co nam zakładał Solidarność, on będzie pochowany prawdopodobnie na Wawelu. Tak się zrobi przysługę. Mówi, i czas strajkowania się skończył. A niech zostanie teraz pandemia, nie wiadomo jak jeszcze posunie się. Nie wiadomo, ludzie uczeni, mądrzy różnie przewidują. Nawet do nowego roku przewiduje, że może nawet tam chleba poprzedniego zbraknie. Jak przemysł stanie, jak wszystko się załamie. Jak teraz mają od ręki inne ludzie, co chorują, ile odchodzi. Ile jest nieleczonych, jaki jest bałagan. Nas stać interweniować na Ukrainę, przedtem czyszczenia. Teraz Białoruś 50 milionów, niech da dla rolników, dla tych. Na pracowników, na domy dziecka, na domy starców nie dadzą. Niech się zajmują polityką międzynarodową. Niech nam nie wstawiają bohaterów, którzy nie byli bohaterami, bo to są zdrajcy. Ja tylko jeszcze coś powiem. Tak jak, się, tak jak my rolnicy jesteśmy, wy wiecie, ja jestem z miejscowości Zasiadek, o tutaj, o 7 km. Wy wiecie, jak u nas jeszcze rządzą? Te rządzą, co z powiązałki przydzielali jeszcze. Żadnej zmiany nie ma. Myśmy głosowali na Cymoszewicza. Jakie tylko partie, wszystkie te same. Teraz nareszcie co? Ustanowili się w Brukseli. Bruksela to ich stanowisko. Ale Bruksela, jeżeli jeszcze Pan Bóg jest w górze, ja myślę, że tylko szczępy niedługo polecą. Niedługo to się skończy ta kara boska, co nas czekała rolników. Mój syn ma kilkaset świń. Wiecie Państwo, w sklepie każdy kupuje? Jaka wędlina jest w sklepie? Po 4 dekami sprzedaje teraz. Chłopak, który skończył studia, światu nie widzi, o tak chodzi, o. Ja mówię, Andrzej, coś ty taki smutny. Nie załam się, chociaż dziecko, mówię. Nie załam się, mówię. Synówka ma dwa fakultety. Jest dziadówką na tej wsi. Do czego ty, Polsko, ty, a przeważnie episkopa, co nas zdradził przy okrągłym stole. Kaczyński jeden był, Macarewicz był. Przecież to nie chcę gadać, bo wiem, że mikrofonem na pewno ktoś stoi w jakimś tam rozstajku. No jeszcze mogę to tłumaczyć. A mnie 200 godziny aresztowania, to jak my mówimy, brzeska grozi. Tak nas zrobią rolników. Ja dzisiaj na jednej nodze, na serce choruję, jeszcze 70 lat minęło. Syn, jak wam mówię, nawet nie ma czasu na oczy spojrzeć. Jest męczennikiem, a ja za nim. Ja się dorobiłem swoimi własnymi rękami, nie oszukuję, koledzy mnie znają. Ja miałem 13 hektarów, 17 ary, a synowi przypisałem prawie 50. Ja hektar po hektarze pracowałem, ja się dorabiałem. Część miałem z rodziny, z wolnego datku. Wy wiecie, że ja miałem 17 hektary, ja miałem więcej pieniędzy jak syn dzisiaj z 80. Fiata miałem dużego za dolary, bo jeszcze trochę rozszerzyłem. Gorzały nie piłem,
Na dziewczyny nie chodziłem, w Boga wierzyłem. Żonę miałem z pierwszego małżeństwa tylko. Nie kolejne. A dzisiaj kto? Nie wiem, w końcu rządzi. Teraz jeszcze co? Przylepili nam LGBT. Wiecie, ja tu mówię jednemu koledze. Ja w wojska poszedłem 22 lata, a nie wiedziałem, co to jest pedofilstwo. Bo mówię poważnie. 10 lat miałem, pamiętam, nauczycielka leksykowa na krzyżaki, nas rodzice poprowadzili do pociągu. 10 lat pociągiem jechałem. Teraz bardzo lubię podróżować. Półtora roku temu byłem. Pan wie, co rządzi światem. Ja im nie żałuję tego. Ale dlaczego nas męczą cały świat? Co dzisiaj rządzą? Poliaki nami rządzą? Nie chcę już, ja nie wiem, czy ja może taki przeciwny i wszystko, ale ja się trochę znam na tych rzeczy. I ludzie się znają i gadają i w mediach i wszędzie. Jako kobieta powiedziała w sobotę w telewizji, to jest po 21, który lejpo na telefon, nie? A ona mówi, gdzie będzie dobrze? Jak na mnie Żydo komuna rządzi. Przecież każdy wie. Jakie to wybory? Gdzie ten Stasin jest wicepremier? Dajmy na to. Skoczki nam robią białe i u nas kandydują. Gdzie jest Duszyk? Z dobrej rodziny pochodzi. No. Ma tam siostrzeńca czy kogo. To z księdza, księdzem jest bardzo dobry człowiek. Prawie roztego. Pamiętam jeszcze jak się uczył, jak studiował, jak wszystko. Ale co z tej Polski biedni zrobili? Do czego nas doprowadzili? To ja wam mówię, jak tak pobędzie, to nie jeden, nie tylko tu, ale w okolicy nie wytrzyma tego. Mówię wam poważnie. Ja wczoraj oglądałem się filmu, że nawet nie ma jakiegoś teatru, jakiegoś filmu. Informacje jakie są zafałszowane. Nie pokazują. Nieraz powi telewizja Trwam. Powi. Radio Katolickie Podlasie. Coś tam można słuchać. I po co im dać 2 miliardy? Za co? Teraz wiem dokładnie, jak Krzyżeniu Kurski, przewodniczący telewizji, radia, telewizji. To też nie siostra jest lekarką. Studiowała w Krakowie, mieszkanie ma w Warszawie, wieszka. Przez przypadek, pobożna dziewczyna bardzo. Do Agiewników poszła się pomodlić. Kurski ślub bierze w Wanonie, co cała Polska na wycieczki jedzie. Boże, czy ty widzisz nas wszystkich, czy nie? Popatrz, jesteś z litym nad nami. Dziękujemy. Bardzo prosimy, panie burmistrzu. Gminy Platerów, Jerzy Garucki. Rada podjęła stosowną uchwałę w stosunku do Piątki Kaczyńskiego i zostanie wysłana do pana prezydenta o zablokowaniu i odrzuceniu tej ustawy. Ustawy, tak jak tutaj moi przedmówcy mówili, jest to ustawa haniebna, i wykończy polską wieś. Proszę państwa, ja tutaj słyszę na temat głosowań, jak posłowie głosowali w Sejmie, bo się boją, że ich zawieszą albo ich wyrzucą. Ja dałem taki program, w ogóle śledzę programy, gdzie poseł SLD, zapytając się jego, dlaczego głosował za tą ustawą, czy on wie, co to jest ubój rytualny, odpowiedział, że on nie wie, tylko jemu powiedzieli, on zagłosował w ten sposób. To jest haniebne, jaki my mamy posłów. Oni uważam, powinno się kupić na nim krowę ta, którą powinni popasać i dopiero iść na posła. Bo tak wszystko zniszczą, jak tacy ludzie będą nami rządzić. Dziękuję bardzo. Brawo. Dziękujemy wam jeszcze raz, drodzy państwo. Bardzo prosimy jeszcze. To my wam dziękujemy. Grzegorz Pajnowski, wójt gminy Olszanka, mieszkaniec powiatu bielskiego. Drodzy państwo, chciałbym się odnieść do tego, ponieważ takie wartości jak Bóg, honor, ojczyzna, to wartości, które często i gęsto związane są ze środowiskiem wiejskim. Praca na roli to ciężka, mozolna praca, na którą składa się wiele składowych, między innymi właśnie warunki pogodowe, kwestie ekonomii i sytuacje takie losowe, w którym ja dość czuję się dość dobrze, ponieważ jestem wieloletnim pracownikiem inspekcji weterynaryjnej i obserwowałem te kwestie wcześniejszych epidemii zwierząt, obecnie ludzi, mamy tą sytuację. Natomiast tu myślę, że chciałbym się odnieść do kwestii ustawy, a w zasadzie poszczególnych punktów. Jako wieloletni doświadczony pracownik nie obserwowałem, bo jakieś kwestie dobrostanów czy znęcania się nad zwierzętami występowały często, mogły to być jakieś incydentalne sytuacje.
I tu w moim odniesieniu uważam, że organizacje prozwierzęce nie powinny uzyskiwać tak dużych uprawnień, jak się deklaruje, ponieważ od tego są organy ścigania i poszczególne inspekcje. I myślę, że to jest krok w złym kierunku. Na pewno mamy tę świadomość, że 40-milionowe społeczeństwo nie może istnieć bez przemysłu i bez silnego rolnictwa. Natomiast ze swej strony apelowałbym do posłów o duży rozsądek, nie tylko posłów rządzących, ale wszystkich opcji politycznych, którzy mają możliwości głosu. Natomiast do rolników i do związkowców o pełną determinację i konsekwencje w działaniu. Dziękuję bardzo. Brawo. Jeszcze prosimy tutaj pani Agata. Dzień dobry, Agata Żmudzińska. Jestem przedstawicielem Koła Terenowego Biała Podlaska, które się dołącza czynnie do protestów. Wspieramy rolników. Nie tylko wspieramy fizycznie, że jesteśmy jako rolnicy i hodowcy koni, ale także pisaliśmy pisma do Polskiego Związku Hodowców Koni, aby się opamiętali i w pewnym momencie przemyśleli decyzję, czy są dla nas, czy są dla rządu. Jeżeli są dla nas, to niech wesprą nas i podejmą konkretne stanowisko, bo my, hodowcy koni, też jesteśmy pokrzywdzeni w tej ustawie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy. Będziemy informować was. I robimy swoje dalej. Jeszcze raz, panie wójcie, wielkie dzięki. Zdrowia życzę, wszystkiego dobrego.